Mieliśmy taki mały, lekki zgrzyt, dlatego że tu ja mówiłem, że czytanie dzisiaj w namiocie jest z liturgii słowa, a liturgia słowa jest właśnie z księgi Ezechiela, bądź jest wspomnienie Matki Bożej Królowej, ale jednocześnie liturgia jest z dnia poprzedniego. Ale mamy też, bo różnie podawały różne strony, też słowo ze wspomnienia Izajasza, też słowo właśnie na dzisiaj ze wspomnienia Matki Bożej Królowej. To piękne słowo, jak mogliśmy tego doświadczyć w czasie namiotu spotkania, o tej światłości wielkiej, która rozbłysła nad światem. I o tę światłość też właściwie dzisiaj właśnie Pana Boga chcemy prosić. To światło, które jest mocniejsze niż każda ciemność. To światło, które przychodzi z mocą Bożą i to światło, które tak dobrze widać. Bo my często widzimy tylko ciemność. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj nie widzieli tego, co ciemne, co negatywne, co złe, ale co dobre i co piękne, co wartościowe, co warto pielęgnować. Czy za bardzo nie skupiamy się na tym, co złe wokół nas? W nas samych też zresztą. Jeśli zapytasz człowieka o wady, to ci wiele ich powie, o zalety to już góry. A jeśli słyszymy o tym, żeby nie popadać w pychę, pychą jest i ta postawa, kiedy myślę, że nic nie umiem, to jestem taki beznadziejny do niczego. To jest też wyraz pychy człowieka. Pycha to też wtedy, kiedy myślę, że już właśnie wszystko wiem. A mamy być sługami. Dzisiaj to słowo też pasujące do tego, że dzisiaj się spotykamy. To przecież dla nas, ludzi ruchu Światło Życie, ta postawa najważniejsza to jest postawa Chrystusa sługi. Tak bardzo potrzebna nam dzisiaj postawa. Ciągle aktualna, ciągle ważna. Tego sługi, którym mamy się stawać. To jest prawdziwe wzrastanie, dojrzewanie w Chrystusie, kiedy mam świadomość, że moim powołaniem jest służba. Ale jak powiedziałem dzisiaj, przeduszą nic na pokaz. I dzisiaj zobaczcie, sobie warto zapytać, czy rzeczywiście w tej mojej postawie, w tym moim życiu, w tym wszystkim, co robię, w Twoim powołaniu małżeńskim, w moim powołaniu do ojca Józefa kapłańskim, jestem człowiekiem, który ma świadomość samego siebie. Czy wiemy, kim jesteśmy? Czy cieszymy się tym, kim jesteśmy? Czy umiemy zobaczyć swoje zalety, możliwości, talenty, dary? Ale czy też umiemy po prostu stanąć w prawdzie? Wiecie, najgorsze jest to, że my, tak sobie myślę, patrzę czasem też na rzeczywistość, że my jesteśmy religijni, ale często jesteśmy jakby daleko od Pana Boga, dlatego że w ogóle nie myślimy o Nim jako Nim. Znaczy nie myślimy o tym, co Pan Bóg myśli, co Pan Bóg chce od nas, co Pan Bóg by zrobił w tym danym momencie mojego życia, jaką decyzję by podjął. Że my gdzieś tam ciągle myślimy kategoriami pewnych obowiązków, czy reguł, czy takich schematów też myślowych. Ale w tej naszej wierze często może brakuje refleksji po prostu. Refleksji to znaczy pochylenia się nad tym, skupienia się nad tym, co rzeczywiście Pan Bóg mówi do mnie konkretnie w moim życiu. I że jest obecny w moim życiu, w Twoim życiu. I w ostatnim czasie też doświadczyłem tego, jaki Pan Bóg jest dobry, jak wiele cudów się dzieje, ale też zobaczyłem, że one się dzieją i mam je zobaczyć tak bardzo osobiście. Że one się nie dzieją dla masy, nie dzieją się nawet dla całej wspólnoty, jaką tworzymy, ale dzieją się konkretnie dla Ciebie jako córki, jako Syna Bożego, jako dziecka Bożego. Że one się dzieją dla Ciebie tu i teraz. Ciągle Pan Bóg próbuje
wiecie, oderwać od tego myślenia na zasadzie pewnego tłumu, a spojrzenia bardzo indywidualnie, też relacyjnie w tej więzi, którą mamy stworzyć razem z Nim. I ciągle wracają, widzicie, te podstawy, fundamenty, które są w naszej formacji, ciągle wracamy do źródła. Ciągle przy źródle mamy się zatrzymać. Czy rzeczywiście jest we mnie ta refleksja? Jaka jest we mnie refleksja? Jakie jest we mnie to spotkanie z Jezusem? Czy rzeczywiście staję przed Nim jak sługa? Czy staję przed Nim jak ten, który chce słuchać? Czy tylko jednak ciągle ja chcę mówić? Zobaczcie, dzisiaj mamy wspomnienie Matki Bożej Królowej. I co jest wyjątkowego w niej, to to, że ona umiała i słuchać, i czynić. Że umiała to, co usłyszała, wprowadzić w czyn. Że umiała wzrastać. Ta dojrzałość w Chrystusie, o tym jeszcze pewnie będzie mowa, i na kręgach, daj Boże, w tych różnych sytuacjach, które jeszcze przed nami, to jest też wtedy, kiedy ja potrafię wprowadzać rzeczywiście w czyn to, o czym tak ciągle mówię, o czym tak ciągle myślę, co chciałbym zrobić kiedyś, a wprowadzam to w czyn dzisiaj. Czy my rozumiemy, że nie mamy kiedyś, że nie mamy zawsze? A możemy mieć już nigdy przed sobą. Nigdy już do tego okazji nie będzie. Nigdy już nie będzie takiej możliwości. Że nigdy już czegoś nie zrobię. Taki moment nadejdzie. Nigdy czegoś już w swoim życiu nie podejmę. I nie ma kiedyś. Jest to, co dzisiaj. Maria wiedziała, że nie ma co się nad tym zastanawiać. Trzeba iść teraz, tutaj, dzisiaj. I tego powiedziesz nas nauczyła sytuacja pandemii, w której jesteśmy. To jest to, co dzisiaj. Dzisiaj, Panie Jezu, Cię kocham. Dzisiaj chcę być blisko Ciebie. Dzisiaj chcę wzrastać w Twojej łasce. Dzisiaj wracam do Ciebie. Nie kiedyś. Bo może być nigdy. Życzę nam tego takiej postawy. A to jest postawa pokory. O tym się mówi Jezus do nas. Pokory. Aby przyjrzeć się, czy rzeczywiście jestem, czy myślę o tym Jezusie, myślę o Panu Bogu, czy jestem blisko Niego, czy mówię i słucham Go. A dopiero potem całego świata, samego siebie, wszystkich dookoła. Pomyślmy teraz o tym w chwili ciszy, zapytajmy, Panie Jezu, czy jestem naprawdę blisko Ciebie?